Witam Was serdecznie, Max Paypal przedstawia Rims Racing. W tym odcinku pojadę w Ducati. To już będzie koniec pierwszego sezonu. Możecie tutaj zauważyć 68 na 70 wyścigów. Czyli jeszcze mi tutaj zostaje oprócz tego Ducati ta konfrontacja, czyli na trasie milion dolar oraz tutaj mi zostanie ostatnie zawody w Rims World Championship, czyli 7 na 7. Sam jestem ciekaw, co tutaj będzie pod koniec pierwszego sezonu. Także zaczynamy, bo jest do odblokowania naprawdę bardzo fajny motocykl, jakim jest Ducati. Czyli to już będzie mój trzeci motocykl, który tutaj odblokuję, bo odblokowałem i Kawasaki, i odblokowałem i Aprilkę. Teraz właśnie pora na motocykl, jakim jest Ducati. Naprawdę ładny jest ten Ducati. Ja lubię Ducati, nie powiem. To są fajne motocykle, na których się naprawdę fajnie jeździ. Tak jak mówię, tutaj sobie ominę. Nie warto jeździć naprawdę. Z tego względu, no że strata czasu, strata zużycia opon, strata zużycia hamulców. Naprawdę tutaj dużo jest minusów z tej kwalifikacji. Wolę jechać od razu na wyścig. Co innego, jakby były jakieś bonusy tutaj, jakby zrobili twórcy firmę Nakon. A jak widać, wszyscy jadą tutaj w Ducati. Dobra. I pędzimy. To są zawody Ducati. A w zawodach Ducati, no to tutaj zauważyłem, że naprawdę, jeżeli chodzi o sponsorowane zawody, no to ja tutaj mam motocykl zrobiony w 100%, ale co do opon, ale teraz go uderzyłem. Co do opon, to zauważyłem, że niektóre opony Pirelli są dobre na trasach na przykład bardzo suchych, zaś te Meltzery, czy jak one tam się zwią, są na... bardziej mi się fajnie jeździ, bardziej na tych oponach na warunkach deszczowych. Więc tutaj są też opony do wszystkiego, są opony suche, mokre, no trzeba tutaj sobie jednak te opony potestować, dlatego to mówię, że naprawdę od opon wszystko zależy, jeżeli chodzi o naszą jakość jeżdżenia. No bo jak będzie przysłowiowa walka taka, że naprawdę opony będziemy mieli naprawdę złe co do wyboru jazdy, no to będziemy niestety, ale psuć nasze części. Więc ja tutaj naprawdę zwracam uwagę co do opon, bo one są praktycznie w tej grze bardzo istotne. No bo jak dobierzemy złe opony, no to niestety wywrócimy się, owiewka będzie rozwalona, hamulce będą rozwalone, zawieszenia, wszystko po prostu będzie nam się szybciej niszczyło. Dlatego tutaj zwracam dużą uwagę na opony. A teraz przejdziemy do jazdy Laguna Seca. Kiedy ona będzie w MotoGP? Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, kiedy będzie, bo chciałbym, żeby ten tor kiedyś wrócił. Jeszcze pamiętam od takich poprzednich lat, kiedy to jeszcze jeździł Casey Stoner, no to on naprawdę tutaj bardzo dobrze potrafił sobie dawać naprawdę radę z tą trasą. Ale co do Casey'a Stonera, to też mogę się wypowiedzieć. No szkoda, że tego zawodnika nie ma. Coś tam informacja wyciekła, że no, ten zawodnik jednak się zmaga z chorobą, która też prawdopodobnie, tak jak chyba Jonasa Folgerta, też tutaj dotyczyła. Czyli chodzi to o zmęczenie zawodnika. Cokolwiek by on nie zrobił, no to po prostu jest przemęczony organizm. Tak jakby, nie wiem, poszedł, nie wiem, coś zrobić, typu, nie wiem, przebiegnąć się na 2 km i on po prostu jest wypompowany, jakby przebiegnął maraton. No, zmęczenie organizmu. Nie wiem, co jest spowodowane tego, jakaś taka choroba. Pamiętam, że Jonas Folger też się wycofał, bo też miał taką dolegliwość. No, ale a propos Casey'a Stonera, naprawdę, to wielki szacun i na pewno Ducati miało do niego duże podziękowania, jeżeli chodzi o rozwój motocykla. Jest on niewykluczonym zawodnikiem, który zgarnął przecież tytuł mistrzowski
właśnie jadąc tym motocyklem oraz motocyklem z Hondy. W klasie MotoGP mało ludzi, że tak powiem, wygrywało dwa tytuły mistrzowskie na różnych motocyklach. Valentino Rossi, jak pamiętam, wygrał dwa tytuły mistrzowskie jadąc dwoma różnymi motocyklami. Czy to była Yamaha, czy to był inny motocykl, on po prostu zgarnął tytuł mistrzowski. Wtedy zauważyłem, że jadący motocyklem Marc Márquez na Hondzie, on chyba prawdopodobnie będzie już na tej Hondzie do końca życia swojego jeździł, bez żadnej zmiany. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Marc Márquez jednak podpisał tam kontrakt, który opiewa do roku 2024, że on tutaj, że tak powiem, z tą Hondą jednak będzie wiązał większą przyszłość. A propos Acosty, to też tutaj informację przeczytałem, że ten cały szef zespołu, Pete Bayler, jak on tam się zwie, on już Acostę zgarnął na 3 lata do przodu. On już ten kontrakt podpisał, że Acosta będzie jechał w KTM, tylko to nie oznacza, że to będzie klasa Moto 3. Jak on na 3 lata tam podpisał, będzie w klasie Moto 2, a także możliwy występ w klasie królewskiej. Ale na to trzeba poczekać, naprawdę na to trzeba poczekać. Takie informacje tutaj są, że naprawdę no są ciekawe, bo też czasami podpatruję tą stronę internetową z MotoGP i tam fajne są właśnie, że tak powiem, obrazki. Także widziałem tutaj zadowolenie samego na stronie internetowej Mavericka Vinalesa, gdzie już na owiewce, już jego numer startowy był na aprilce. Już to zdjęcie się pojawiło, więc tam też będzie ciekawie, jak ta współpraca będzie przebiegać, bo no, raptem za tydzień mamy Grand Prix Aragonu, więc tutaj też będzie ciekawie, jak to się wszystko poukłada. O, gra wiadomo, jest ciekawa tutaj, Rim Racing. Podoba mi się, jak tutaj twórcy zrobili te niebo, bo jednak niektóre, że tak powiem, aspekty w tej grze, jak warunki deszczowe, asfalt, tu ładnie wygląda. Naprawdę, tu ładnie wygląda asfalt, to nie mogę powiedzieć. A propos jazdy, trochę jest taka sztywna. Naprawdę, tutaj sztywna jest trasa, trzeba wiedzieć, gdzie hamować, odkręcać manetkę gazu i najlepiej w zakrętach, tak na puszczonym gazie w tej grze jechać, bo wtedy jesteśmy pewni, że no, jedziemy jednak dobrze ten zakręt i bez żadnego uślizgu i będziemy naprawdę dobrze tutaj pruć i cieszyć się dobrze tutaj zabawą. Bo ja tutaj sobie kilka fajnych rzeczy odblokowałem a propos tej całej budowy motocykla. Prawie, to znaczy się w sensie też budowy inżynierii oraz tam była jeszcze jedna opcja zarządzania. Tam odblokowałem naprawdę sobie sporo tych rzeczy, że już są naprawdę fajnie zrobione. A propos budowy motocykla też jest fajna opcja, czyli mechanik mi sam automatycznie rozbiera motocykl i go składa z powrotem. Także też to jest fajna funkcja. Może w jakimś odcinku to pokażę, bo naprawdę jest to, że tak powiem, rzecz, która przyspiesza nieco nasze działania a propos tuningu naszego motocykla. Co do twórców mogę powiedzieć, że trochę mało motocykli. Oni jakby tutaj dali więcej tras, myślę, żeby ta gra była no, troszkę ciekawsza, bo motocykli mogłyby być te 8, nie powiem. Trochę więcej elementów tuningu, czyli tak zwana ta owiewka, inne kolory co do Yamaha. Bo ja jadąc Yamaha mam tylko kolor niebieski i mam tylko karbonowe, więcej nic nie ma. Szkoda, że nie ma jakiejś większej tutaj takiej kustomizacji, takiego projektowania, no ale nie ma co się tutaj też, że tak powiem, szczypać, bo gra zajmuje 10 tylko giga. Nie można też mieć pretensji do twórców, bo nie wiadomo ile czasu poświęcili na tą grę, ile ją robili.
wiem, że niektórzy z twórców firmy Nacon, to też kilka nazwisk się pojawia też z takiej gry, jak jest MotoGP, czyli z firmy Milestone. Więc tutaj też kilku grafików komputerowych też miało tutaj w tej grze jakiś udział. Tak, widzę, tylko włoskie studia tutaj naprawdę mogą pochwalić się naprawdę fajnymi grami motocyklowymi, bo inne studia albo inne firmy już tego nie widzę, żeby coś takiego było. Wyspa Man raczej mi się tak nie podobała, naprawdę. A propos Wyspy Man, jakbym miał się tutaj wypowiedzieć, no to raczej nie. Wyspa Man raczej nie. Ja lubię oglądać Wyspę Man. Pamiętam jeszcze czasy Gray Martina, czy Guy Martina, jakoś tak. On to bardzo ładnie jeździł na Wyspie Man. A Guy Martin, coś takiego. On to jeździł. Nawet pamiętam, jak miał zdjęcie z Valentino Rossim. No to jest pełen szacun w takich wyścigach, Wyspa Man. Ale jak tam oglądałem te wypadki, albo też są, że tak powiem, bo już człowiek jest, jakby powiedzieć, taka inwalidą nawet. I tam też widziałem na Wyspie Man, że się normalnie ścigają. Inwalidzi. Takich oni są, w takich koszach. Już teraz sobie tak nie przypomnę, jak ten kosz się nazywał. Że dwóch zawodników jedzie ze sobą na Wyspie Man. A jeszcze jedno okrążenie. Myślę, żeby sobie je tak zrobić z innej perspektywy kamery w Ducati. Ale wracając do tematu Pedro Acosty, jak on będzie w klasie królewskiej, to sam ciekaw jestem, jak on tutaj, co on zrobi. To będzie mnie ciekawiło. Czy on zrobi tak jak Jorge Martin, czyli na początku sezonu zrobi od razu od razu dobrze pojedzie, to znaczy się. O, sam jestem ciekaw. Perspektywa teraz kierowcy. No, ładnie to wygląda. Tutaj jednak w grze bardziej mi się podoba właśnie ta kamera z jazdy motocyklem, tu. Teraz mi się tak przypomina ta wypowiedź Piotra Piesikiewskiego, który tam mówił, że tego Pedro Acostę to on tak trochę zna. I jego względem Pedro Acosta bardziej ma taki styl, bardziej, który odpowiada motocyklom z klasy Moto2. Więc jeżeli Piotrek mówi, że Acosta bardziej by widoczny był w klasie Moto2, no to zobaczymy, co Pedro Acosta w następnym sezonie pokaże. Bo ja myślę, że dobrze pojedzie. To jest bezprecedensowy naprawdę talent, jeżeli chodzi o motocykle. Ale tutaj się... No ja na Pedro Acosta liczę. Bo po Valentino Rossim, jak on już tutaj skończy swoją karierę, to myślę, że już takim zawodnikiem, na którego będę liczył, to będzie Pedro Acosta jednak. Ale tutaj jadę spokojnie. I dodanie gazu. Zakończenie. Tak jest. Wygrane. 14 minut. Ducati odblokowała kredyty. Punkty drużyny Ducati. Panigale V4R rok 2020. Poziom motocyklisty 25. Jak tutaj możecie zobaczyć, 120 parę tysięcy. Nazbierałem, naprawdę sporo nazbierałem. A propos Ducati, jeszcze muszę tutaj zerknąć. Nie tutaj. Tutaj właśnie jest ten cały Ducati. Mechanika motocykla, nie mechanika, tylko sklep też nie. Gdzie to było? Aha, tutaj było. Zmień motocykl. Jest, proszę bardzo. Kawasaki odblokowany.
Ducati już jest odblokowany. Tak jest tutaj. Może jeszcze w salonie go zobaczę, jak on tutaj się prezentuje. Odpalę silnik. I sobie zrobiłem jeszcze przy okazji taką miniaturkę propos tego motocykla, ale jak zobaczycie, tutaj też skonfigurowałem tą całą Yamahę, czyli tutaj felgi takie pomarańczowe zrobiłem i niebieską tutaj owiewkę, ale wróciłem też do tych moich błotników białych. To fajnie wygląda. Dobra, pora kolejnym wyścigiem tutaj pojechać. Przedostatnia runda już nie idzie dalej, tak rozpoczynamy walkę 1 na 1. $1 000 000 teraz. Ładny las, świeże powietrze. Zupełnie nie to, co w Katowicach. No, tak to wygląda. Propos tuningu, a zapomniałem, ale mogę jeszcze wrócić. Propos tuningu, tak, to jest to. Opony. Opony tutaj. Jakie ja mam tutaj? O, tutaj właśnie jest ta opona, sucha, mokra. To jest na wszystkie. Taka, to się fajnie jedzie na tej wszystkich. Jednak ta wytrzymałość jest jednak tej opony ok. Ale mam takie wrażenie, że ja bym sobie pojechał jednak na suchą Pireliki. Tu sobie wezmę. Trochę tych opon pokupowałem, naprawdę. I tutaj nie wszystkie. Pireliki i suchy tor. Tak, to jest to. Bo mógłbym tutaj sobie poczytać, jaka to jest mieszanka opony, bo tutaj są takie podpowiedzi. Ale jest spękanie. Tu jest spękanie toru, jak widać. Parno. Zaczynam. I gaz oddechy. Jeszcze takie kamery to ja normalnie nie jechałem, nie jeździłem, ale jest ciężej, lepiej jeździć w realu. Bo z powrotem wróciłem do lusterek, jak ktoś przyuważy, i tablicy rejestracyjnej. Ach, tutaj mnie wyprzedził. Dobra, pora wrzucić normalny bieg. Chciałem tutaj tak troszkę potrenować, poćwiczyć. Pireliki tutaj bardzo dobrze sprawiają się. Są to niezawodne opony. Chyba nawet w F1 coś mi się wydaje, że dostawcą jest Pirelli. Chociaż nie gra w tą grę, ani się nie interesuje F1. Bo F1 to się interesowałem może jak kiedyś jeszcze Schumacher jeździł. I jak jeździł Fernando Alonso, wtedy jeszcze tak interesowałem się tym formułą. Teraz, no nie bardzo. Chciałem nawet nagrać na tutaj na kanale właśnie odcinek z F1, ale zrezygnowałem. Z tego względu, że no, no fajna fabuła, ale no, nie wciąga mnie jednak. Jednak nie jestem fanem F1. Jak ktoś jest fanem F1, to jak najbardziej będzie po prostu to nagrywał. To tak samo jak jest w przypadku MotoGP. MotoGP jestem fanem, więc nagrywam. Po prostu się tym jaram. Jeżeli no, jakieś gry po prostu nie czujemy, no to wiadomo, nie gramy w nią. Ale tu są piękne góry. Takim tutaj prędkością można tutaj wjeżdżać. Hamulce pięknie dopasowane. Kilometry do końca. A mój rywal to chyba nie miał szans, bo zakręty jak WRC normalnie.
techniczne, szybkie zakręty i trzeba tu bezbłędnie tutaj wjeżdżać pod górkę. O, kibice tutaj klaszczą, gwizdzą. Trudne, trudne zakręty, ale można tutaj normalnie opanować. Nie, żeby nie było. I pięknie, 2 kilometry do końca. O, tutaj spokojnie, spokojnie, żeby nie wyjechać. Ładne góry. Lubię, jak są takie trasy, takie bardzo ciekawe, kolorowe, tam gdzie są drzewa i w ogóle. No, ja myślę, że kiedyś się pojawi jednak MotoGP na takim otwartym świecie. Co by to było? Czy tak wyobrażam taką Forzę, taka motocyklowa, ale by to było piękne, naprawdę. Wtedy, naprawdę, jakby Forza zrobiła taką motocyklową, no, firma Milestone by musiała naprawdę się wysilić, żeby zrobić równie piękną grę. A ja tutaj już próję do mety. Pirelli. I osiągnięty cel. Tak jest, tutaj naprawdę osiągnięty cel. Zadowalający. Regan Wilkerson. $1 000. 3000. Trochę mało tych kredytów. Zauważyłem, że... Ale poziom kierowcy za to się wzrósł do 10 tysięcy, jak to było zauważalne. Bo ten poziom kierowcy nie wiem od czego jest zależny. Także ostatnia trasa tutaj została, ale chciałem tutaj jeszcze zobaczyć coś takiego, to znaczy nie tu, tylko tutaj jak jest inżynieria. O, wygraj zawody, dwa z zamontowanym motocyklem, przynajmniej jednym komponentem. Castrol, musiałbym coś mieć z firmy Castrol, żeby odebrać nagrodę 1000 kredytów. Ale na razie bym musiał zobaczyć, co to jest w sklepie. Tutaj sobie odblokowałem takie części, tak jak to mówiłem, czyli szybki montaż komponentów. Czyli to jest... Szybko montujemy nasze części. Czyli... Bez Twojego udziału mogą być zamontowane. Tam tylko jeden klawisz się tutaj. Warto też to odblokować. Tutaj mamy demontaż. To też jest fajne, bo jednym klawiszem może szybciej nam po prostu dany komponent rozłożyć. A tutaj szybki, całkowity montaż motocykla. Może ja w jakimś odcinku na pewno to pokażę, na czym to polega, bo to jest bardzo fajne, kiedy sobie jakąś element, na przykład klocek hamulcowy, obręcz i elektronikę sobie powybieramy, jednym naciśnięciem klawisza automatycznie nam to wszystko z powrotem składa mechanik. To jest naprawdę duże zaoszczędzenie czasu, jeżeli ta opcja wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o inżynierię. W badaniach. O, mogę sobie odblokować nagrodę, jak tutaj widzicie. Odbieramy 400 zł. Kup nowe komponenty, co najmniej 4. Tutaj też mógłbym coś sobie zainwestować. Ale co do tego, ja bym sobie tutaj chyba dał tak. Więcej informacji. Jeszcze mi tutaj to zostało, żeby to odblokować. Więcej informacji propos moich MSC. Tarcz. Jeszcze kilka tutaj zostało do blokowania. Bo tutaj są takie trzy cele. Tak jak to mówiłem, zarządzanie tutaj w tym, że można później taką nagrodę sobie tutaj odebrać. Czyli co ja muszę tutaj zrobić? Aha, w Zolderze poniżej 1.30, żeby 800 odebrać. Mogę tutaj zmienić ten cel, ale nie warto też tak szastać z tymi kredytami, bo to jest na zasadzie takiego, że tak powiem, chybił trafił, tak jakbym w lotka strzelał. Dlatego ja tutaj tego nie będę robił. Dobra, ostatni wyścig mistrzostw to będzie trasa Atlanta. Fajnie, że jest jeden tylko wyścig. Klasyfikacja generalna. Podglądam 68 punktów przewagi. Czy będę pierwszy, czy ostatni? Ten sezon zakończę z pierwszym miejscem.
Coś tam pisało o Aguście. Kurde, nie przeczytałem sobie. Bo to tak szybko mi minęło. Teraz będziemy jechać przez wieś. Przez pola. Nawet jest taka muzyka. Taka typowo gitarowa, taka delikatna. Dobra, propos naszego asfaltu jest suchy i mokry. Co by tutaj zmienić z oponami? O, mam taką Pirelli, jak widać. Sucha, mokra. Sugerowana zużycie. I to bym sobie wziął. Gdzie to jest? Tutaj wszystkie. Sucha, mokra. O nie, to nie. Tak, dokładnie to. Suche, mokry. I tutaj tak samo bym to wziął. Suche, mokry. Tutaj w biegach raczej nic. Chociaż nie, tutaj jeszcze do góry bym se pociągnął odbicie, ale tutaj odbicie delikatnie do góry. Kompresja. Kompresji bym troszkę zmniejszył. Chociaż nie, na standardowym tutaj pociągnął. Biegi są dobre. Dobra, propos elektroniki bym tutaj raczej nic już więcej nie zmieniał. Będziemy pomin sesję, bo ja tutaj wolę pominąć dwukrotnie sesję. Po co zużywać opony, po co zużywać bieżniki. I już o tym już wcześniej mówiłem. Dobra, jedziemy. $6000 do wygrania. Ale się wywalił. Ja tutaj zagapiłem się i patrzyłem na elektronikę. No, tak to wygląda. Już takiego... Troszkę zakręcanie nie ma takie. Odpowiednie. Spalone. Ciekawa trasa. Końcówka sezonu. Ach, mnie tutaj troszkę wzdrygnęło. Takiej nierówności. Trzeba uważać. Janek. Ale tu też taka jest sama klasyfikacja generalna. Za pierwsze miejsce 25 punktów, za drugie 20. Za trzecie bodajże 16, a później jest 13, 11 i to idzie później w dół. Elegancko. Za chwilę dojadę do nich. Opony są dobre. Dobre do dostosowania opon. A, jest grupa. Peleton. Dojechałem do peletonu. Teraz będzie wyprzedzanie. Mój tutaj spokojnie. Odsunięcie. Tutaj żaden zawodników się nie obraca, jak to jest w grze MotoGP. Tutaj nikt się nie obraca. Tutaj wszyscy jadą. Spokojnie. Trzecia pozycja, 3 km do końca. Kibice już szaleją. Diago. Ach, dobrze, dobrze. Ach, tutaj nierówność. Troszkę mnie tak lekko ta opona zaczęła wirować. Już jest na pomarańczowo, więc ja tutaj naprawdę... O, dojazd, dojazd i jest wygrana. Jak to teraz wygląda?
z takiej bez szyby. No, prędkość jest taka wyczuwalna, taka no, realna. Dość. Kontynuujemy. 6000. Przyjemnie mi się w tą grę gra, naprawdę. Trochę gram w nią i teraz będzie ciekawe. The season is over. Congratulations! You are the new Rims World Champion. We will have to defend the title next season. Puchar zgarnięty, sezon numer 2. Tak się zastanawiałem, jakie będzie tutaj zakończenie tego pierwszego sezonu i jak powiem, tak troszkę mało pokazane. Myślałem, że coś będzie więcej pokazane jednak z tej gry. No ale pierwszy, to znaczy się tak, pierwszy sezon żeśmy zakończyli. Myślę, że tutaj w drugim sezonie też, jak widać, jest 70 wyścigów i chyba wygląda w drugim sezonie zupełnie tak samo, jak to było chyba w pierwszym sezonie. Może te wyścigi są nieco troszkę inne, ale też widzę Nürburgring, jest tutaj $1 000 000, Suzuka, Zolder. Może inaczej są teraz poukładane te wyścigi. Już sobie teraz nie przypomnę, jakie były wyścigi na samym początku, ale zobaczymy, co się tutaj zmieniło. Propo mojego motocykla. A mam tutaj aprilkę. Myślę, że teraz będę chciał odblokować Hondę, jak będę jeździł w wyścigach sponsorów. No, inżynieria. Dobra, ja już tutaj nic nie będę robił. Chciałem zobaczyć, jak wygląda koniec pierwszego sezonu w Rim Racing. No, spodziewałem się czegoś więcej, jeżeli chodzi, ale naprawdę jest bardzo ciekawa gra, jeżeli chodzi pod względem wymiany komponentów w motocyklach. Kto jest motocyklistą, na pewno będzie tą grę naprawdę zadowolony. Naprawdę będzie zadowolony, bo to jest, tak zauważyłem, jedyna gra, która można naprawdę te rzeczy sobie tutaj pozmieniać. Nie ma żadnej takiej gry motocyklowej, gdzie można dokonywać różnych komponentów. Dlatego Rim Racing dla mnie ma taki plus właśnie za ten szczegół. Także za ten odcinek dziękuję i do zobaczenia do drugiego sezonu.